Panie marszałku, ruszyły konsultacje społeczne związane z budową cyklostrady na Dolnym Śląsku. Tak, to prawda. Jako samorząd województwa dolnośląskiego ogłosiliśmy rozpoczęcie konsultacji społecznych przebiegów, przede wszystkim przebiegów cyklostrady dolnośląskiej. Dzisiaj jest to zaplanowanych 1800 km ścieżek rowerowych oraz różnego rodzaju ciągów, nie tylko na ścieżkach rowerowych, ale także z wykorzystaniem na przykład dróg dojazdu rolnego, zwykle tych mniej uczęszczanych, no bo chcemy, żeby ten ruch był jak najbardziej odseparowany od ruchu samochodowego. No i wychodzimy z założenia jako samorząd województwa, jako zarząd województwa, że konsultacje z samorządami, z burmistrzami, z wójtami, z radnymi, ale także po prostu z rowerzystami czy ze stowarzyszeniami rowerzystów, z każdym nawet indywidualnie, pomogą nam najlepiej wytyczyć szlaki. Szlaki, które dzisiaj są wytyczone w taki bardzo ogólny sposób, one są zaproponowane już na pewnych, w pewnych określonych miejscach, na pewnych określonych odcinkach. Natomiast czasami są jakieś uwarunkowania lokalne, o których my jako zarząd województwa, samorząd województwa czy Instytut Rozwoju Terytorialnego, który te szlaki opracował, możemy we Wrocławiu nie wiedzieć. I dlatego chcemy uzyskać jak najwięcej informacji zwrotnych od ludzi tutaj, stąd, z regionu, z terenu. Także jeśli chodzi o subregion wałbrzyski, bo tutaj jest planowana bardzo istotna część tej cyklostrady. Cyklostrady, która ma być takim flagowym produktem turystycznym na nadchodzące lata w naszym województwie. Dlaczego ludzie tak chętnie jeżdżą na rowerach? Myślę, że w dużej mierze jest to spowodowane tym, że żyjemy w bardzo ładnym województwie. Jest tu wiele atrakcji, można je zwiedzać na rowerze, jest tu po prostu też bardzo ładnie. Myślę, że to jest też w jakimś stopniu zmiana stylu życia na taki bardziej prozdrowotny. O tym się dużo mówi. Pewnie wiele osób też przesiada się, to też widać w różnego rodzaju badaniach społecznych, że coraz więcej osób przesiada się na takich krótkich, codziennych dojazdach z samochodów na rowery. To na razie nie jest zjawisko masowe, ale jeżeli będziemy właśnie inwestowali w taką infrastrukturę, jaką my teraz jako województwo właśnie planujemy, to wierzymy, że no, to będzie postępowało, a będzie się to odbywało z korzyścią dla każdego użytkownika ruchu drogowego. My stoimy akurat przy bardzo ruchliwej drodze i poruszanie się rowerem po takich drogach nie jest zbyt bezpieczne. To prawda, dlatego chcemy, aby te 1800 km dróg rowerowych, z których znaczna część już istnieje, tylko dzisiaj nie wiemy, gdzie one biegną, nie wiemy dokładnie jak biegną, żeby to wszystko, co istnieje, zostało usystematyzowane i przede wszystkim oznakowane. Dlatego, że chcemy, tak jak powiedziałem na samym początku, odseparować ruch rowerowy od ruchu drogowego. To się może wydarzyć tylko wtedy, kiedy zbudujemy jeden spójny system. Tego nie zrobią osobno gminy, tego nie zrobią nawet powiaty. To musi zrobić samorząd województwa, od tego jesteśmy, takiego zadania się podjęliśmy. Chcemy, żeby te 1800 km było w jednakowy sposób, w jednorodny sposób oznakowane, żeby każdy, kto chce odbyć wycieczkę nie tylko jednodniową, ale czasami może nawet kilkudniową z noclegami po przejechaniu pewnej trasy danego dnia, żeby można było to zaplanować od początku do końca po właśnie nie takich drogach, obok której stoimy w okolicach Dzierżoniowa, droga wojewódzka, tylko po takich drogach, które spowodują, że ten ruch będzie po prostu bezpieczny. Państwo aktywnie spędzacie wolny czas, a waszym ulubionym sposobem na spędzenie tego czasu jest rower. Czy Dolny Śląsk to dobre miejsce? Tak, oczywiście. Cyklostrada Dolnośląska to wspaniały projekt, długo oczekiwany, powstania ponad 1800 km tras rowerowych, praktycznie dla wszystkich. Dla wyczynowców, dla takich jak my, niedzielnych spacerowiczów, jak również i dla tych, którzy na co dzień korzystają z rowera jako środek transportu. Powstanie nowych tras sprawi, że będziemy się mogli bezpiecznie po nich poruszać. Sprawi to również to, że będziemy mogli swobodnie dojechać do różnych ciekawych miejsc w naszym regionie, jak również do atrakcji turystycznych. Sprawi to również to, że będziemy mogli w sposób bezpieczny dojechać i odwiedzić naszych sąsiadów zza Odry, czyli Niemiec, czy do Czech. Cyklostrada Dolnośląska to 1700 km różnych tras zlokalizowanych w najdalszych miejscach. Dzisiaj jesteśmy w Szczawnie. Czy dostęp do tych miejsc poprzez rozbudowę kolei, dróg będzie łatwiejszy? Na pewno będzie łatwiejszy i na to też czekamy. To bardzo dobra informacja.
mówiąca o rozwoju sieci kolei dolnośląskich, ponieważ dziś praktycznie przemieszczamy się samochodem z miejsca na miejsce, zabierając ze sobą rowery na stojakach. Tak będziemy mogli wtedy porzucić samochód, którego mamy na co dzień już wystarczająco dużo i móc przemieścić się po prostu koleją, czyli ekologicznie, zdrowo, szybko, bezpiecznie. To bardzo ważne dla nas wszystkich.